No i moje zdanie było troszeczkę błędne, gdyż wygrać tamtej walki za bardzo się nie dało. Próbowałem dwa razy, zmarnowałem jakieś 15 minut, nie udało mi się wygrać, więc postanowiłem, że po prostu tutaj to wytnę i tego nie pokażę. No i tak, póki co wróciłem na Bolo, bo szukałem jakichś walk, które mógłbym rozegrać bez większych strat. I zrekrutowałem chwilowo miśki do armii, bo ściśle nie ma nic, co jest jakoś dla mnie super lepsze, więc pomyślałem, że chociaż te miśki tutaj prastare mogą być kimkolwiek dodatkiem do mojej armii. O, i widzę takich przeciwników wreszcie na sensownym poziomie. Nie, żebym nie chciał walczyć na przykład z bardzo silnymi, ale kurczę, no niewiele do poziomu mi brakuje, więc chciałbym najpierw zrekrutować mocniejszą armię i wtedy może się dopiero na jakichś gorszych wrogów rzucić. No i mamy całą armię tych robotów starożytnych, zobaczymy jak to z nimi będzie. Wyślijmy naszego węża tutaj, żeby miał łatwe pole do podejścia w następnej turze. Dajmy cyklopowi boski gniew, tam boski szał, whatever. O, te roboty fajnie latają. Że mógł tutaj ładne cuda podziać w następnej turze. Miśka też tu podeślijmy, tego miśka też. I w następnej turze będzie takie z buta wjeżdża, że te wszystkie roboty się aż poskładają. Fajnie tutaj mają tą animację, jak się atakuje. No twórcy wierzą się na steralnie tymi animacjami. To mniej więcej widzę, jak ta walka się rozegra już tutaj. O, ten dron i tak ma wszędzie zasięg, więc po prostu atakujemy. Myślałem tym naszym wbiciem, ale nie za bardzo idzie tutaj tym wbiciem walnąć. W ten misiek się będzie musiał wbić, bo ktoś musi przyjąć straty. Łap tej święty gniew miśku. Oj, znowu tego samego miśka użyłem świętego gniewu, a nie. Chwila. Wcześniej już na cyklopa. Coś ty miał za buffa, misiak? Nie mam pojęcia. Ten ma już mocniej ataku, więc może sobie spokojnie tutaj wjechać. Ła, jaką pieprz! Nie szkoda, że krytyka nie było, no. Z krytykiem to by zabolało wroga i to co nie miara. Tutaj misiek z biegu może jest, tylko dwóch zabije, to nie jest zbyt dużo. I akurat na dworze sobie musi przelatywać samolot, świetnie. To jakoś cholernie nisko ten samolot, jak zresztą sami słyszycie na załączonym pliku audio. No dobra, zróbmy tutaj z głowy wjeżdżam tym razem. Teraz jeszcze ktoś samochodem sobie jeździ z prędkością światła, no. Co za chamy. Dlatego, że mają dużą obronę fizyczną, a tego też właśnie smok nie jest jakoś super skuteczny, tak samo nasze miśki. Szkoda, że nie mamy jakiejś jednostki właśnie spłonującej innym rodzajem obrażeń. Poza kapłanem, który ma magiczne obrażenia. Ojojoj, zmniejszają mi obronę masowo, to nie wygląda zbyt przyjemnie. To jeden niech sobie zostanie, my idziemy dźgać, podźgać, gać, gać, to jest motto! Żeby tego było mało, na Tibie miliony się wydawało, yo. Nigdy nie grałem w Tibie, ale ta piosenka jakoś tak z tych starych czasów mi się wspomina. Tak seryjnie, nigdy w Tibie nie grałem. O Tibie wiem więcej tyle, że tam się gdzie niegdzie farmi jakieś tam orki i trzeba stać 30 lat świetlnych, żeby nam się jeden ork pojawił, tego jednego orka czeka milion graczy i kto pierwszy kliknie, ten wygrywa chyba. Tak się chyba gra w Tibie. I wszystkie teksty, które znam o Tibie są tylko z jednej piosenki. Dobra. No, jakieś może magie byśmy sobie zastosowali, bo tak ja mam te magie, a koniec końców nic z nimi nie robię. Tu może coś takiego sobie puścimy, żeby mniej miśków tracić. Bo ta totalna z mojej strony, że tej magii nie wykorzystuję. Tak się ma te pobudzenie smoka zostawić, ale pobudzenie smoka jest mi w tym momencie zbędne, bo za wolno ten szał mi się zbiera. Mimo tego, że mam już na max stałe zbieranie szału w drzewku mocy, to dalej ten szał mi się zbiera za wolno, żeby to jakoś tutaj płynnie szło. Świnie mi teraz obronę zmniejszają, no. Bezradność nie jest fajna, bo to chyba o 30% aż obronę zmniejsza. A 30% to jest kuźwa niemało. To trochę może przylot tym smoczkom, może smoczkom, jakim smoczkom, kuźwa silwerek, tym robotom przeklętym. O, tu możemy ładnie dwójkę sklepać, a nawet trójkę się udało. O, tutaj prastary misiak będzie miał więcej do zabawy. W ogóle cyklopa powinien przecież na front posłać, zapomniałem o tym zupełnie. Żeby cyklopa na front posłać, tutaj kopa moglibyśmy użyć. Kop jest teraz bardzo mocny. Chyba, że poczekać jeszcze parę punktów szału i to praktycznie wszystkie roboty już zjechać, ale... A poczekajmy. Och, te 112 kontrataku, takie bolesne. Tutaj tą najmocniejszą grupę bym osłabił. Tutaj misiak się może przebić, liczę, że będzie miał wąż pierwszą turę. Nie będzie miał, ale drugą przynajmniej. Szkoda, że nie miał pierwszej, bo wtedy byśmy jeszcze mniej straty mieli, a tak to jest malutki problem. No i zostają już tylko dwa roboty, z tej będziemy używać wskrzeszeń i tak dalej, i wszystko jakoś tutaj pójdzie ładnie i grzecznie. Wskrzeszenie, dwóch inkwizytorów, dwa miśki, dwa te miśki. No, ściśle po inkwizytorów mam najdalej, te miśki są najwięcej warte. No, wskrzeszenie inkwizytorów. Dzięki temu mam pełen stan liczebny już tych inkwizytorów. Dobra.
Wróg tutaj już ucieka, tak biednie, ale co nas to obchodzi, że ty uciekasz, głupi wrogu? Zginiesz marnie i tyle, zginiesz jak Arek Koszmarek. Dobra, wyciągamy tutaj sobie skrzyneczkę, smoczy jak zwykle pięknie się podkopuje. Zaraz przy torach, zaraz jakiś pociąg się przez niego wykolei, co będzie. Boom, headshot, 2 pokonane. Przynajmniej nie kradnie tych torów, tylko podkopuje się pod nie. Dobra, tutaj możemy go zablokować na zabawę, będziemy może jeszcze jakiś skarb się uda wykopać dzięki temu. Albo jeśli nie uda, bo brakuje nam szału. A może? Też nie, bo on się zabije pewnie o coś. Albo się nie zabije. Bardzo grzeczny z swojej strony, robociku. To dawaj skarb teraz w takim razie. Skarb, 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 skarb. Pieniądze, pieniądze, zaklęcia, zaklęcia. Artefakty, artefakty i 250 sztuk złota. Pieprz się, głupia gro! Leci kamień hejtu od Silverka. I mamy 240 doświadczenia, ale straty są dość duże jak na tak prostą walkę. Nalamy ten poziom w górę, który tak bardzo chciałem, ponadto sporo run, więc będziemy mogli sobie coś nowego rozwinąć, na przykład... Magia zniekształcenia drugiego poziomu, no może niekoniecznie. Kontrola szału, plus 5, przybycie większy maksymalny szał o 8, tak jak to rozwinę. Mogłem tych wulkanów wtedy używać. A plus 2 ataku, też brzmi sensownie. Cóż... No ten wulkan chciałbym sprawdzić, przyznam się szczerze, więc dam sobie w to właśnie. A, dworze znów jakieś fanaberie. Co się dzisiaj na dworze dzieje, ludziska? Boże jedyny. Co tu możemy jeszcze sobie fajnego zrobić? Kontratak. Przyjąłem do kontrataku, większa szansa na kontratak. Nie ogarniam tego. Magia chaosu. Czy ja mam jakieś fajne zwoje z magii chaosu, które chciałbym się cholernie nauczyć? W sumie widzę, że większość sprzedałem, więc nic jakiegoś fajnego to nie miałem. No tylko tą księgę zła. Ile many kosztuje? No gra mi za bardzo nie mówi. No w sumie nie kosztuje to tych zielonych run, więc okej. Okay. Jak najbardziej, w takim razie możemy się tego nauczyć. Zobaczmy, księga 15 many, ja mam 13. A idź ty w huk z tą księgą. Ta księga jest całkiem fajna, bo jako jednostka walcząca służy, czyli jako mięso armatnie, także zaklęcia rzuca. To jest fajna jednostka, fajne zaklęcie ogólnie. Też taka malutka sprawa, jeszcze ludziska zanim sobie cięcie, bo teraz po jednostki idę. Wow, moja towarzyszko, weź tak nie przechodź przez te drzwiczki. Że powiedzcie mi, czy zauważyliście, że teraz jakoś tak wzrosła płynność nagrania tutaj? Ponieważ ostatnimi czasy zainwestowałem troszeczkę pieniążków w dysk sobie drugi do nagrywania. Bo wcześniej nagrywałem na takim moim magazynie 2TB, który tam miał przepływ na poziomie tam 60, około 80 MB, co do niektórych gier nie wystarczyło. No i teraz zainwestowałem w nowiutki dyski, właśnie czekajmy, czy coś to dało. Moim zdaniem dało, bo widzę ogólnie po plikach, że i po FPS-ach, że FPS-ów na przykład jest więcej. Ale czy nagranie samo w sobie jest płynniejsze? O tak, bo wcześniej nagrywałem, jak mówię, ten magazyn to było około 80 MB. Na King's Bounty to starczało do HD, tego Full HD, ale już do 2K na przykład nie starczało. A teraz właśnie zmieniłem to na 170 MB, jestem ciekaw, czy to ogólnie jakieś tutaj, że tak powiem, wzrost płynności materiału zafundowało, czy nie, taki droższy dysk. Chyba daje na terabajtowe, a dużo szybszy i tak 2TB nie potrzebuję, jak nagrywam bandicamem, więc no dobra. Tu może zrobię cięcie, jak możecie napiszcie w komentarzach i spotkamy się ponownie za chwilę. No i dobra, jednostki już zrekrutowane, wracamy na bolo. I tutaj widzę, że ta armia nareszcie jest dla nas do pokonania, więc właśnie to zrobimy, czyli ją pokonamy. A więc tak, 75 węży, wow, niby tylko silni byli, ale jednak tutaj widzę, że kopalnie złego nam będą w stanie zapuścić. Węże się na siebie patrzą, zobaczymy, kto ma dłuższe węże. Zobaczymy. Dobra, misiak, wzmacniamy cię. Boom, headshot. Zobaczymy, co tutaj porobisz ze swoją główką. Piękną wbitę mi tutaj zafunduj w tego Gryffindora. Boom! Szkoda, że bez krytyka. No niestety. Tutaj ty, misiak, także zafunduj wbitę. Chociaż może w tego też tak, wy dwójkę o tej wybijcie. Boom! Pięknie! Ten krytyka zafundował już. Bardzo ładnie. Tutaj mój pan Cyklop. Ogłuszaj pan tych barbarzyńców, jak się boję, co się stanie, jak oni dotkną się do moich inkwizytorów, to już to będzie straszne. 8 węży jednym strzałem straciłem. Boli, dupa boli bardzo. Ale co poradzić? Odsuńmy się może od tych miśków tak na kilometr sześcienny.
Mogę w kogoś główką się wbić? Nie. No to chwilowo sobie tutaj poczekamy w takim razie. No to się gry nie wbiły, ale no przynajmniej krytykę mimo dałem, więc jest, nie jest źle. No oczywiście strzał w Inkwizytora, bo jakby inaczej. Jeszcze ty mi barbarzyńco wleź w Inkwizytora, a ci kuźwa nic nie powiem po prostu. Dobra, wypadaj mi stąd, towarzyszu. I jeszcze brakuje nam, więc jeszcze zarzućmy koło Święty Gniew. Ty miś Kuba masz Święty Gniew, masz, to niechaj ten mi się go dostanie. No, walnął w cyklopa, jakbyś powinno, tak też się stało. Te miśki, no cóż, tylko nie walną i tak stracę. Więc może najpierw użyjmy zewu lawy. O! Ponad 1000 obrażeń, piękne. Kam tą zdolność. Też chyba ta głowotwórcza tej była bardziej użyteczna, ale to też całkiem się sprawiła. Te gryfy i tak już ręcznie sobie wykończymy. Ręcznie. Jakbyśmy normalnie wykańczali wszystko nożnie, to wykończymy ręcznie. Dobra. Weź tutaj odepnij tych panów. Ua! Piękny strzał główkę. Wężuś bez kontrataku, to tam większą grupkę może walnąć. Tutaj dzikają tego cyklopa, ale coś tam im chyba nie wychodzi w tej walce. Chociaż cyklopuś się już kuźwa ledwo trzyma, no. Już pół HP prawie stracił, a jego chyba nie można uzdrowić, bo jest z kamienia. No cóż, i tak nie mam magii uzdrawiającej, więc nie wiem, poza tym myślę. Mam tylko wskrzeżenie. No, nie ma sensu wrzucić tego ogniwa, mam praktycznie cały szał. Więc Inkwizytorze, pokaż tym gryfom, gdzie ptaki zimują. W Polsce? W sumie to nie. Chyba tylko sikorki są, tak. Chociaż nie no, w sumie to nie wiem, jakie ptaki stają na zimę w Polsce. Niektóre na pewno, ale nie wiem, które dokładnie, więc się nie będę tej chwalił wiedzą, której nie posiadam. Jak niektórzy. A ty cyklopie się cofnij, się broń, bo się będzie znać, gdzie to jest trasę. Ojojoj, moje biedne. Dwa niedźwiadki. No ale przynajmniej wróg ładnie znowu zarwał od magmy. Wężyku, dźgnij sobie te dwie niedźwiadki. Cztery już zbyt groźne nie będą, zaś już niestety ta grupa bandytów była całkiem groźna. O, któż ma turę? Misiak ma 47 na ataku. 47 na ataku, błogosławieństwo. Wyczuwam porządny damage. Wyczuwam tak zwane tons of damage. Prawa autorskie dla frika. Dobra. Zostało wrogo i tyle co i nic, już możemy już tutaj powoli go wykańczać. No mi się wydaje, że przyjdzie ten nasz cyklopa tak spokojnie. Oh shit! Critical hit, bitch! No, straciłem cyklopa. Fuck. To jest bardzo smutne. Nie wiem, czy da się go wskrzesić, to jest problem. Cyklop! Ja cię kuźwa zabiję, że za to, żeś mi zmarł. Wiesz, że ty warty jesteś, głupi cyklopie? Ja pierdzielę. No dobra, Oliska, powtórzyłem tą walkę tutaj na szybciutko sobie i powiem wam szczerze, że tym razem cyklopa nie straciłem, ale aż 12 miśków mi zlazło, no cóż. I chyba smoczek dostał awans, a zdał w tej bitwie 60% obrażeń, więc nic dziwnego. Ogólnie moje jednostki zdały 16 tysięcy obrażeń, wow, ci wrogowie mieli sporo zdrowia. I możemy ulepszyć smocze nurkowanie, ja to chyba zrobię, gdyż już aktualnie szał pozwala mi na jego używanie. No i co, lecimy chyba na kolejną batmitwę, tylko najpierw tutaj się wróćmy po miśki. Troszkę szału niby stracimy, ale lepiej te parę miśków niż te parę punktów szału, dobra. Salasław, bo w Salasław były oba rodzaje miśków, a nie, tu były tylko polarne, więc te drugie były chyba tutaj. Dokładnie. Tu jest jakaś batmitwa, widzę na naszej trasie. Nie wiem, czy w sumie mówię batmitwa, jakoś to sam się strasznie spodobało, batmitwa. Nie pamiętam, jakiej to było bajce, jakiejś bajce to chyba było. Hej ty, ja też kiedyś czytaliśmy, więc jeden zresztą po raz kolejny. Aha. Zobaczmy. No, ta armia jest bardzo mocna przeciwnika, ale nie jest jakaś tutaj nie do pokonania. I tak już zacząłem czysto trenić, bo póki nie mam jakiegoś kolejnego łucznika, to jest problem z naszą armią, gdyż ma ona strasznie dużo sobie punktów. Głównie ma jeden, że po prostu nie mamy za bardzo obrażeń dystansowych, mamy tylko cyklopa i inkwizytora. Cyklop to jest nasz tank typowy, a inkwizytor nie nadaje się zbytnio do zadawania obrażeń za pomocą dystansu. On jest do wskrzeszania i dawania szału smokowi, taka prawda. Dobra, inkwiz, cofnij się i tutaj walnij temu gostkowi. Chociaż mogę się tego cyklopa zabić, to byłoby mądrzejsze. Tutaj mi się kłoki krytyk! Jak dobić, to zawsze krytyk wejdzie, a jak walność, to nigdy, kuźwa. Dobra, misiak, wbijaj się w sumie w kogokolwiek.
Jestem pewien, że w tej misji będą straty. To jest już nie ta faza gry, żeby strat unikać. Chociaż wiem, że są tam challenge w stylu unikaj strat przez całą grę, ale ja czegoś takiego, przyznam się, nie miałbym zrobić. No chyba, żebym każdą bitwę rozgrywał po miliony razy. Właśnie na tym te challenge polegają, żeby każdą bitwę parę razy porozgrywać, wszystko parę razy porobić, że w końcu się bez strat udało. Bo tak jakoś tak bez parokrotnego rozgrywania to chyba nawet najlepszy wiatr tą grę by nie dał rady. Oczywiście mówię o najwyższym poziomie trudności, bo na easy to tam wiadomo, że tam nawet na tym wysokim to jest już zupełnie inna kwestia. Ładniej w sumie ściskamy, muszę przyznać. Spodziewałem się, że aż tak dobrze pójdzie. W sumie straciliśmy dużo faktycznie, a spodziewałem się, że będzie gorzej. W ogóle niby to jest ta walka z bohaterem, ale bohatera tutaj nie ma. Ała, mogłem tym miśkiem się oddalić w sumie. To był mały błąd. Smoczek, ty masz coś do wykopania? O, masz dużo nawet. Tak sądzę, że w tej batmicie mogą być niezłe skarby, dlatego też tutaj chciałem bardzo pokopać. Że tak powiem, leżącego. tak się właśnie spodziewałem czegoś w ten design. 1300 golda to nie jest byle co. Zwłaszcza z takiej skrzyneczki. A, broń się mi jak może. Och nie, 66 obrażeń z krytyka. Największy krytyk ever. O, depchnij tę strzymowinę mi stąd. Nie chcę go tu widzieć. Łowca skarbów. O, tutaj jakiś skarb widzę, że jest. Bardzo dobrze. Z chęcią się nim zaopiekujemy, wąż po niego dodziewał jeszcze w tej turze zajebiście. No, tym razem skarb nie jest zbyt warty swojej ceny. Nie było żadnej ceny, więc cóż. O, więc był wart swojej ceny. Mało inkwizytorów, więc mało mogę wskrzesić, że tego jednego inkwizytora sobie wskrzeszę. W tej walce głównie żeśmy inkwizytorów natracili, jakby nie spojrzeć. Ostatni skarb był chyba gdzieś tutaj. Zygnął tam tłuczył, tam też jest tam nieważne, czy ty łuczesz, czy nie. Byleby tylko ten walnął cyklopa, a nie miśka. No bardzo by krytyk wejdzie, ale ściśle wątpię. Że miał mu krytyk wejść. Ale może taki byś, jak na złość mi. Oj, walnie miśka, no to już po walce. Szkoda. Jeden skarb się zmarnował, no cóż. A ja straciłem jeszcze dodatkowo miśka, no cóż. Ale przynajmniej Smog dostał całą masę doświadczenia i w ogóle 14 tysięcy obrażeń, wow. Czyli ta bitwa wcale nie była taka dużo prościejsza od tamtej. O, klnę się na oko Odyna! Zaiste, godną jesteś miana Amazonki! Być może żyje w tobie duch Walkirii, nie każdy młody barbarzyńca był w stanie przetrwać próbę. Twój przykład jest bardzo pouczający. Kobieta przyszła przez moc karnia, zjemy cię dziewczyną wojowniczką. Dziewczyną, dziewiczą wojowniczką? Podoba mi się, cóż barbarzyńco, czy nadal uważasz, że miejsce kobiety jest w domu? Niech mnie śnieżne wilki rozerwały, jeśli tak nie jest. Kobieta powinna siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, podczas gdy mąż bierze udział w wojennych wyprawach. No ale kobieta to jedna wojowniczka taka jak ty to całkiem innego. Legenda głosi, że kiedyś wszystkie kobiety były wojowniczkami, walczący w ramię z swoimi mężami. Wspaniałe to były czasy. Ciekawie się rozmawiało, bywaj Ragna. I w ten sposób odblokowaliśmy sobie dostęp do dużego namiotu, w którym damy czapkę plus 2 do intelektu, zwykłych obserwatorów, czy takie słabsze wersje, chyba bez zaklęcia nawet już tego do przyjmowania. No właśnie. No i w sumie ta walka się jakoś tak super to nie opłacała, ale dostaliśmy sporo doświadczenia, więc no. Nie ma tego złego! To by na dobre nie wyszło! A z kasą też się jakoś trzymamy, chociaż mamy poważne straty, więc na tak może nie do końca. Mamy 15 inkwizytorów jeszcze do wykupienia i wow! 16 niedźwiadków. Ja nie wiem, czy z tego szału dalej korzystać, czy udać się gdzieś indziej. No tu jakaś walka jest. A nie, z tymi tu nie walczymy, panie i panowie. Z tymi walka to jest szaleństwo, tak samo jak z tymi, co są na tej drugiej wyspie. Takie rybki są tam. Same prastare misie, to może mieć akurat sens.